Szczęść Boże, Justyna Kędra, zapraszam na informacje dnia. Prezydent Andrzej Duda przebywa w Tallinie, gdzie spotkał się z prezydentem i premier tego kraju. Weźmie również udział w konferencji dotyczącej bezpieczeństwa, a na miejscu jest nasz reporter Jakub Więcław. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w środę podczas wizyty na Słowacji, że wraz z liderami Europy Środkowej będzie w najbliższym czasie mobilizował liderów państw zachodnich Unii Europejskiej do przyznania Ukrainie państwa kandydującego do Unii Europejskiej. I to właśnie było głównym tematem wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Republice Estońskiej. W Tallinie spotkał się z premier Kają Kallas, a następnie z prezydentem Estonii Alarem Karisem. Jeśli wojna w Ukrainie nie wygaśnie, to czeka nas kryzys zbożowy. Wzrosną ceny na światowych rynkach, a co za tym idzie, będzie to kolejny impuls inflacyjny, mówił wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Pik inflacji nastąpi prawdopodobnie jesienią, mówił wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Ceny żywności na rynkach światowych cały czas rosną. Jeśli wojna w Ukrainie nie wygaśnie, a wygląda na to, że chyba nie szybko, no to wtedy będzie w pewnym sensie kryzys zbożowy, czyli ceny na rynkach światowych wzrosną i to będzie ten kolejny impuls inflacyjny i to będzie światowy impuls inflacyjny. Ale ten pik to będzie na jakim poziomie? 13%, 14%, 15%, 16%? O, to wie pani, to ja nie chciałbym tutaj być takim wróżbitą, na jakim poziomie. Jak ja bym miał taką wiedzę i ktokolwiek na świecie miałby taką wiedzę, naprawdę byłby bardzo wysoko ceniony. To nie można tego powiedzieć, nie można tego przewidzieć. Ja tylko widzę zagrożenia jeszcze kolejnego wzrostu cen. Widzę te zagrożenia, jeśli sytuacja się nie uspokoi. Najbardziej wzrosły ceny zbóż i olei żywnościowych. Wicepremier Henryk Kowalczyk dodał, że w ślad za tym będą szły ceny artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Jeśli nadal będą zablokowane porty na Morzu Czarnym, nie będzie możliwy eksport zboża z Ukrainy, będzie brakować zboża i żywności na rynkach światowych w drugim półroczu. No niestety taka jest konsekwencja. Nie w Polsce, bo Polska ma wystarczające ilości żywności, ale rynki światowe, kraje arabskie, Bliski Wschód czy Afryka Północna, bo tam szło zboże z Ukrainy, z Rosji, to ceny naturalnie muszą wzrosnąć. Jeśli nic się nie zmieni na wschodzie, to jak mówił Henryk Kowalczyk, poziom wzrostu cen żywności rok do roku w stosunku do poprzedniego sezonu może wynieść około 25-30%. Minister rolnictwa zapewnił, że Polska stara się łagodzić skutki wzrostu cen żywności i inflację. Poza tym, że w naszym kraju produkuje się wystarczającą ilość żywności, to Polska jest też bardzo znaczącym eksporterem. Rosjanie gromadzą artylerię, żeby prowadzić ostrzał Czernichowszczyzny, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Cały czas trwają także negocjacje w sprawie żołnierzy w Azowstalu. Minionej doby Ukraińcy przeprowadzili ponad 100 uderzeń na pozycje wojsk rosyjskich na południu Ukrainy. Mija 2,5 miesiąca po inwazji Rosji na Ukrainę, mówi prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski. Strategiczna porażka Rosji jest już oczywista dla wszystkich na świecie, a nawet dla tych, którzy wciąż się z nimi komunikują. Rosja po prostu nie ma jeszcze odwagi, by to przyznać. Oni są tchórzami i próbują ukryć tę prawdę nowymi atakami rakietowymi, lotniczymi i artyleryjskimi. Naszym zadaniem jest więc walczyć, dopóki nie osiągniemy naszych celów w tej wojnie, aby wyzwolić naszą ziemię, naszych obywateli i zapewnić nam bezpieczeństwo. Naszą ziemię, naszych ludzi i nadziejno gwarantować naszą bezpieczeństwo. Rosjanie cały czas atakują obiekty cywilne. Uderzają również w miejsca, gdzie znajdują się dzieci, jak chociażby w szkołę w Czernichowie. W czwartek w obwodzie donieckim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych. W wyniku rosyjskiego strzału miasta Nowogród-Siewierski zginęły 3 osoby, a 19 zostało rannych. Nie wiadomo, jak wiele ofiar jest w Wołnowasze i w Mariupolu. W zakładach metalurgicznych Azowstal w Mariupolu wciąż słychać strzały. Mariupol jest cały czas odcięty przez rosyjskie wojska. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk poinformowała, że rozmowy z Rosją o wymianie rannych obrońców zakładów metalurgicznych dotyczą 38 ciężko rannych. Z kolei przedstawicielka prezydenta Zełenskiego Tetiana Łomakina przekazała, że toczą się rozmowy o drugim etapie operacji humanitarnej dotyczącej uratowania pracowników medycznych i osób rannych i że chodzi o około 500 osób.
Ukraina ponosi także ogromne straty materialne, również w infrastrukturze medycznej. W trakcie działań wojennych od 24 lutego wojska rosyjskie zniszczyły 570 placówek służby zdrowia. 101 szpitali zostało całkowicie zniszczonych. Co to jest? To jest nonsens. To jest barbarzyństwo. Rosyjskie bombardowanie i ostrzały dotknęły 1635 instytucji edukacyjnych. 126 z tych obiektów zostało całkowicie zniszczonych. Zjednoczona Prawica przetrwa do końca kadencji, powiedział w programie Polski Punkt Widzenia politolog Paweł Momro. W ostatnich tygodniach w obozie Zjednoczonej Prawicy padały mocne słowa. Jednak po ostatnim posiedzeniu klubu PiS wydaje się, że konflikt został zażegnany. Według politologa doktora Pawła Momro, egzamin z tego, co jest najważniejsze, czyli spoistości i sprawności koalicji, mieliśmy wczoraj, kiedy to na kolejną kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego został wybrany profesor Adam Glapiński. Koalicja pokazała, iż ma większość zdolną do forsowania, większość bezwzględną, dzięki której może wygrywać głosowania. Więc wszystko wskazuje na to, iż konflikt będzie zażegnany albo, powiedziałbym, postponowany na późniejszy okres. Mimo wszystko nie oznacza to, że wszystkie punkty sporne udało się rozwiązać. W końcu nadal nie został przyjęty prezydencki projekt nowelizacji przepisów o Sądzie Najwyższym. Najwięcej różnic, przynajmniej tak to jest deklarowane w przestrzeni publicznej, widzimy pomiędzy politykami Solidarnej Polski, politykami PiS w zakresie spraw europejskich, a konkretnie polityki relacji z organami Unii Europejskiej. Jednak w obecnej sytuacji wojny na Ukrainie czy wysokiej inflacji jest to ostatnia rzecz, która byłaby potrzebna Zjednoczonej Prawicy. Według doktora Pawła Momro, Zbigniew Ziobro nie opuści szeregów Zjednoczonej Prawicy w proteście przeciwko nowelizacji przepisów o Sądzie Najwyższym. Nie ma w tym momencie alternatyw dla obecnego układu. Alternatywą musiałoby być po prostu rozpisanie wcześniejszych wyborów, do czego, jak wiemy, potrzebna jest większość ponad 300 kilkudziesięciu głosów, dokładnie teraz nie pamiętam, ale większość konstytucyjna, czyli tak naprawdę współdziałanie koalicji z większością opozycji. Partia rządząca zaprzecza, jakoby miały odbyć się przedterminowe wybory. To samo opozycja, która patrząc na sondaże raczej nie skusiłaby się do takiego posunięcia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy umowy spółdzielni mleczarskich są zgodne z przepisami dotyczącymi nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. UOKiK w 2018 roku sprawdził umowy sprzedaży, dostawy i kontraktacji w spółdzielniach mleczarskich. Jak podkreśla prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, spółdzielnie mleczarskie od 30 lat doskonale radzą sobie na rynku, notując nieprzerwany wzrost. Osiągnęły sukces i są stabilnym partnerem dla największych sieci handlowych. Chcemy również zadbać o ich prawidłowe relacje z dostawcami mleka. Docierają do nas skargi hodowców, dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się, czy umowy stosowane przez spółdzielnie są zgodne z prawem. W pozyskanych przez UOKiK umowach spółdzielni mleczarskich wskazano na postanowienia, które mogą stanowić nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej. Są to m.in. zapisy o możliwości dowolnej zmiany cennika mleka przez odbiorcę, obniżania ceny za pełnowartościowe mleko w okresie wypowiedzenia umowy, czy choćby niejasne zasady w stosowaniu kar umownych przez spółdzielnię. Obecnie urząd prowadzi dwa postępowania wyjaśniające spółdzielni mleczarskiej Mlekpol i OSM Łowicz. UOKiK zamierza sprawdzić także umowy innych przetwórców mleka. Już jutro w wielu polskich miastach odbędzie się kolejna edycja nocnego zwiedzania muzeów. Miejskie placówki kulturalne oraz inne liczne instytucje przygotowały wiele atrakcji. Jutrzejsze wydarzenie organizowane jest w Polsce od blisko 20 lat. Podczas nocy muzeów setki instytucji kultury, takich jak muzea, kina, teatry, a także kościoły, otwierają swoje drzwi i zapraszają do darmowego zwiedzania. Organizowana jest ona zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych ośrodkach. W Warszawie atrakcje przygotowało ponad 200 placówek. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że podczas tegorocznej edycji można zwiedzić sale reprezentacyjne Belwederu, m.in. gabinet marszałka Piłsudskiego, a w nim pokój adiutanta, salonik oraz pokój szachowy. We Wrocławiu zaplanowano ponad 100 wydarzeń. W tym roku po raz pierwszy otworzy swoje podwoje Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Tegoroczna krakowska Noc Muzeów odbędzie się pod hasłem Noc Muzeów dla Ukrainy i będzie połączona ze zbiórką pieniędzy na rzecz Ukrainy.
Czynne będą m.in. Muzeum Kraków czy Fotografii, a także Muzeum Lotnictwa Polskiego. W Łodzi czynne będą Centralne Muzeum Włókiennictwa, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego czy Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Pełną ofertę Nocy Muzeów można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych miast. A dziś przypada 105. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Maryja przypomniała, że zdobycie nieba jest celem naszego życia. 13 maja 1917 roku Matka Boża po raz pierwszy objawiła się trójce dzieci, rodzeństwo Franciszkowi i Hiacyncie oraz ich kuzynce Łucji. Maryja poprosiła, aby znosiły wszystkie cierpienia, które Bóg im ześle, jako zadośćuczynienie za grzechy, którym jest obrażany i w intencji nawrócenia grzeszników. Następnie objawiała się im przez kolejne 6 miesięcy, każdego 13 dnia miesiąca od maja do października 1917 roku. Maryja przekazała dzieciom 3 tajemnice fatimskie. Pierwsza zapowiadała wczesną śmierć Hiacynty i Franciszka, druga nawrócenie Rosji i upadek komunizmu, ale także nadejście II wojny światowej. W trzeciej mowa była o męczeństwie Kościoła i papieża. Dotyczyła ona zamachu na Jana Pawła II, który miał miejsce tego samego dnia ponad 60 lat później, 13 maja 1981 roku. Hiacynta i Franciszek zmarli niedługo po objawieniach. Zostali beatyfikowani przez Jana Pawła II, 13 maja 2000 roku, a 17 lat później podczas pielgrzymki do Fatimy kanonizował ich papież Franciszek. Łucja została zakonnicą. Zmarła w 2005 roku. Kościół potwierdził autentyczność objawień fatimskich w 1930 roku. Na Jasnej Górze 22 maja odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka kobiet. W tym roku będzie przebiegać pod hasłem Pielgrzymka kobiet miłujących pokój. Siła kobiet to moralna siła. Polega ona na tym, że kobieta jest świadoma zawierzenia człowieka, jakiego daje jej Bóg, mówi ojciec Paweł Drobot, duszpasterz kobiet archidiecezji warszawskiej. To zawierzenie to jest oczywiście na pierwszym miejscu macierzyństwo, ale nie tylko, bo jest to zawierzenie jako siostra, babcia, mama, przyjaciółka, znajoma, narzeczona. Jakże ważne jest dzisiaj kształtowanie mentalności, umysłu, serca, że użyję takiego duchowego słowa, kobiet, które są świadome tego, że są kobietami i mają misję do spełnienia wobec kobiet, jak również wobec mężczyzn. W maju, miesiącu poświęconym Matce Bożej, Krajowa Rada do Spraw Duszpasterstwa Kobiet organizuje ogólnopolską pielgrzymkę kobiet na Jasną Górę. Odbędzie się ona 22 maja pod hasłem Pielgrzymka kobiet miłujących pokój, mówi Agnieszka Kałuża, członek Krajowej Rady do Spraw Duszpasterstwa Kobiet działającej przy Konferencji Episkopatu Polski. My teraz mówimy o wojnie na Ukrainie, ale kiedy ten pomysł powstał, to było 3 lata temu, nie było jeszcze wojny na Ukrainie. Więc chodziło nam przede wszystkim o to, że kobieta może, budując pokój w sobie, czerpiąc ze źródeł, które mamy jako chrześcijanie, może ten pokój mieć w sobie i może iść z tym pokojem dalej do swoich środowisk. Na ogólnopolską pielgrzymkę kobiet na Jasną Górę zaproszone są wszystkie kobiety, zarówno wierzące, niewierzące, jak i poszukujące, a także te, które uciekły przed rosyjską agresją na Ukrainie i przebywają obecnie w Polsce. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12 konferencją. Eucharystia z aktem zawierzenia kobiet Maryi rozpocznie się o godzinie 14. Będzie jej przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Szlachetka, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa kobiet. Po mszy świętej na jasnogórskich błoniach kobiety odmówią modlitwę różańcową. 22 maja, Dzień Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet, to także liturgiczne wspomnienie świętej Rity. Jest to postać dosyć ciekawa dla kobiet, dla Kościoła, ponieważ reprezentuje właściwie w swoim życiorysie wszystkie stany kobiety. Była najpierw żoną, matką, później została zakonnicą, siostrą zakonną, więc możemy się odnaleźć również w jej historii. A oprócz tego pokój był dla niej bardzo ważny. Na ogólnopolską pielgrzymkę kobiet siostry augustianki przywiozą ze sobą relikwie świętej Rity. 4 czerwca po raz kolejny dojdzie do ogólnopolskiego spotkania młodych Lednica 2000. Po przerwie spowodowanej pandemią w tym roku Lednica wraca do tradycyjnej formuły z udziałem ludzi młodych. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa "Na krańce świata". Znamy już symbol tegorocznego spotkania młodych Lednica 2000. W trakcie 26. edycji wydarzenia uczestnikom towarzyszyć będzie różaniec. To jest naturalnie dominikański symbol, ale jednocześnie chcemy podkreślić właśnie to miejsce z krzyżem lednickim, z rybą lednicką,
ten różaniec jako też taka droga kontemplacji i modlitwy, która nas posyła na krańce świata. Mówił ojciec Tomasz Nowak, duszpasterz spotkania lednickiego. Słowa na krańce świata to z kolei hasło tegorocznego spotkania. To jest związane oczywiście z posłaniem apostołów i mam nadzieję, że w tym roku spod ryby wyjdziemy na krańce świata. Dodaje ojciec Tomasz Nowak, w zeszłym roku lednica odbyła się w formie online. W tym roku młodzi ludzie znów przyjadą na pola lednickie. Tak, oczywiście się cieszymy, bo też za tymi ludźmi tęskniliśmy. Te dwa lata organizacji tych spotkań online były dla nas trudne, bo nie było interakcji z tym drugim człowiekiem. Wyjaśnia współorganizator spotkania młodych Piotr Dziedziul. Cała organizacja lednicy opiera się na wolontariuszach. Jedną z nich jest Marta Wojtysiak. Na samym początku trochę się przypatrywałam temu, jak to wszystko wygląda. Później brałam na siebie coraz to więcej obowiązków, outdoor, czyli pozyskiwanie przestrzeni reklamowych. Spotkania na polach lednickich odbywają się od 1997 roku. Gromadzą nawet do 150 tysięcy uczestników. I to już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.